Powiem wam, że taka ciekawa rzecz się ostatnio wydarzyła. Ja sprzedaję na internecie i produkuję taką bardzo fajną zabawkę. W Amazonie, na Amazonie sprzedaję, mam własną markę. I tą zabawkę produkuję i w Polsce, i w Chinach częściowo. To tam się z dwóch części składa, nieważne. Ale tam jest część pluszowa, do tej części pluszowej jest taka kieszonka i do kieszonki coś tam do środka musi wejść. I pani, która szyje w Polsce, bardzo fajna pani, która od czterech chyba lat, tam trzech lat, szyje to dla mnie i ta zabawka pluszowa, ta część jest wypychana. No taką, nie wiem, to jest taka sprężysta jakaś tam, nie wiem jak to się nawet nazywa, sprężysty wypychacz. No i to wszystko zawsze było dobrze robione, dopóki gdzieś na jesieni nie wysłała mi dostawy, tam 200 czy tam 300 sztuk, które nie miały wystarczająco tego umieszczone w środku, więc te moje pluszaki były takie trochę sflaczałe, więc trzeba było to odesłać. No ale do naprawy. No ale oczywiście, że jesteśmy po Brexicie, no to teraz pomiędzy Anglią a Polską, to już nie jest tak, że się UPS-a zamówi, to przejedzie, tylko trzeba całą papierologię robić. Trzeba uniknąć przede wszystkim tego, aby płacić znowu VAT importowy, eksportowy, czyli jakbyśmy to tu Polski z Anglii wysłali, żeby był VAT importowy w Polsce płacony, czy tam jakieś cła na granicy, więc tutaj jest papierologia, której tak naprawdę nawet w UPS-ie nikt do końca nie rozumie, ale trzeba było to zorganizować, żeby to miało ręce i nogi. Więc zrobiliśmy to, wysłaliśmy, pani miała za zadanie dopełnić to wszystko, żeby no więcej tego wypchania tam się znalazło w tym pluszaku. No i kiedy to zrobiła, jej zadaniem było to odesłać z powrotem do nas. Odesłała to, no ale okazało się, że jest za bardzo wypchane. Ma na maksa wypchane. Także to, co ma tam wejść do tego brzuszka, bardzo ciężko się wkłada. I no jest problem, jest duży problem. No i teraz jak sobie myślę, że mam to jeszcze raz odsyłać, no to no aż mi ręce opadają, ponieważ wiem, jaki to był bolesny proces mentalny dla mnie, UPS-u i tak dalej. Znalazłem tutaj jakąś panią, która w Polsce szyje, powiem wam, że w Londynie szyje, pojechałem na e-link. Mówię, no może jest ktoś, kto ma fach w ręku i po prostu zrobi to tutaj na miejscu za parę groszy. Oczywiście, no tak jak oczekiwałem, ponieważ sam ten element, który w Polsce produkują, kosztuje około 8 funtów, a no takie wypchanie w Polsce, no to jest jakieś tam 2 złote, bo to szybko się robi, to się tylko kawałek rozpruwa, wyciąga się, zaszywa się, więc sprawna szwaczka jest to w stanie powiedzmy w 1,5-2 minuty zrobić. Natomiast tutaj w Anglii ta pani powiedziała, że to będzie kosztowało 4 funty. Trochę mnie to zdziwiło, to jest, no nie zdziwiło mnie to, że to jest połowa, zdziwiła mnie ogólnie ta stawka, ponieważ skoro sprawna szwaczka w Polsce to robi w 2 minuty, no to tutaj jesteśmy w stanie to zrobić prawdopodobnie, nie wiem, w godzinę, ktoś tego może nie robił, nie ma doświadczenia, no ale powinien to zrobić, dajmy na to, nie wiem, no 10 sztuk na przykład, tak, więc no tutaj tak wychodzi, że skasowałaby 40 funtów za godzinę, co uważam, że jest dosyć wysoką stawką, no bo no nie ukrywajmy, 40 funtów to jacyś tam, nie wiem, no specjaliści, którzy tutaj, nie wiem, do domu przyjdzie coś naprawić czy coś takiego, no to może tyle kasować, natomiast, no nie wiem, pani szwaczka, trochę za dużo, moim zdaniem, bardziej bym oczekiwał, nie wiem, 20-25 funtów za godzinę, ale w tej, czy też mogę płacić te 40, no ale niech w tych 40 funtach to nie będzie 10 sztuk zrobione, tylko na przykład, nie wiem, 25 albo 30 sztuk. No i dałem sobie z tym spokój, no jednak to za duży koszt. Ja bym tego nie musiał pokrywać, tam ta pani, która produkowała, musiałaby pokrywać, więc no dla niej no to się w ogóle nie kalkulowało, skoro sprzedaje mi za 8, a potem musiałaby mi to odjąć tak naprawdę, więc no dużo by straciła. No i doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem, wpadłem na taki bardzo genialny pomysł, jest po prostu kupić tej pani właścicielce bilet na tani lot i ona sobie przylatuje na środku tygodnia, bo wtedy bilety są najtańsze, wtorek, środa, przylatuje jednego dnia we wtorek i wraca na drugi dzień wieczorem, wyliczyła, że 12 godzin jej na to wystarczy, więc tam 6 i 6 godzin, także taki sposób, powiem wam, i czasami w tym biznesie właśnie to lubię, że są problemy, których oczywiście jak wszędzie nigdy nie przewidzimy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć i te problemy będą się pojawiały, ale też tutaj trzeba mieć poukładane i właśnie też to, co mówiłem w ostatnim filmie na temat edukacji, na temat korepetycji i tak dalej, że właśnie to, że człowiek, tak jak ja na przykład, to moje doświadczenie wynika nie z tego, że się nauczyłem e-commerce w szkole robić, tylko z tego, że robię ten e-commerce i to po prostu zęby na tym zjadłem przez 20 lat i wiem, że nieraz dziwne, proste rozwiązania są najlepsze, najtańsze i zawsze byłem w stanie znaleźć rozwiązania, połączyć punkty najkrótszą drogą i tak dalej. I dzięki temu właśnie, dzięki takiej kreatywności w e-commerce zawsze zyskiwałem na tym, ponieważ zawsze byłem w stanie
znaleźć lepsze rozwiązania, nie wiem, lepsze rozwiązania transportowe, lepsze gdzieś produkty, lepsze ceny. To jest ciągłe kombinowanie i to jest właśnie znakomitym takim właśnie przykładem, że tak naprawdę człowiek przez te pierwsze swoje lata to powinien, tak jak mówiłem w tamtym filmie, próbować wszystkiego, czego się tylko da, bo to tylko rozwinie go tutaj w głowie. Nie szkoła, szkoła go tego kompletnie nie nauczy. Szkoła go nauczy, że 2 plus 2 to jest 4, jakieś tam całki, srałki, co trzeba robić. Szkoła nawet nie jest w stanie nauczyć tego, jak się zdrowo odżywiać, tak? Jak budżet domowy prowadzić. Nie nauczą. Może gdzieś tam są teraz takie zajęcia, ale przez te wszystkie lata ten system, który istniał, nie był w stanie tego zrobić. I taka historia. Bardzo proste rozwiązanie, bardzo nieoczekiwanym mogę też powiedzieć, tak? No bo raczej czegoś takiego bym gdzieś tam nie przypuszczał, że tak to można zrobić, tak to się skończy, ale się chyba skończy dobrze. Ta pani przyjedzie, nie będzie musiała nic odejmować, po prostu zrobi, wykona pracę i sobie wróci. Także na razie, trzymajcie się.